Cześć, tu Tytus z Pixel Electro Shop, a dzisiaj opowiadam Wam o naszej szalonej wyprawie do Berlina. Jakiś czas temu w weekend pojechaliśmy do Berlina poszukać trochę rzeczy starych, też oczywiście do znajomych tak naprawdę i trochę poszaleć w Berlinie. No i udało się. Nie miałem żadnych złudzeń, że tam na tych flomarkach berlińskich można coś tanio wyrwać, że tak powiem. No i my postanowiliśmy jechać w niedzielę do troszeczkę na te dzielnice. Byliśmy oczywiście na tych najfajniejszych punkowych dzielnicach Kreuzbryckich, Friedrichshain, czy na trochę lepszej Prenzlauer Berg. No i tam są flomarki, ale tam są flomarki dla turystów i bardzo fajne rzeczy można na nich kupić, ale za bardzo fajną kasę. No a my postanowiliśmy jechać jeszcze bardziej na północny wschód Berlina, na dzielnicę Weißensee, gdzie też jest flomark i tam poszukać czegoś ciekawego. No i tam był taki flomark właśnie bardziej dla Niemców niż dla turystów. Na tym flomarku no niestety nic ciekawego nie było. Było trochę gier na Nintendo, ale bardzo słabych i nie było sensu tego brać. A sama dzielnica Weißensee to jest taka dzielnica z jeziorem w Berlinie. No i postanowiliśmy, skoro tam byliśmy, pogoda była ładna, zimno jak cholera, ale słońce, więc postanowiliśmy sobie połazić po tej dzielnicy. I ta dzielnica jest bardzo ładna, ona ma taką architekturę nie takiej gęstej zabudowy jak powiedzmy centrum Berlina, tylko bardziej taką luźniejszą z lat 20. 30. taką modernistyczną zabudowę, która łączy sobie elementy neogotyku. Ona jest bardzo podobna, ta dzielnica, na przykład do dzielnicy we Wrocławiu, też niemieckim mieście, przecież architektonicznie, do Sempolna i do Biskupina. Bardzo fajna dzielnica, bardzo taka zrobiona, widać, że z takim pomysłem właśnie modernistycznym na tak przyjazną architekturę do mieszkania. Taka spokojna dzielnica i dużo w niej jeziorek, starych odnóg, tam jakichś rzeczek, które tam płynęły. No i tak sobie szliśmy, i tak sobie robiliśmy zdjęcia, i tak sobie rozmawialiśmy, że to już jest bardzo ciężko w Berlinie coś wyrwać, coś znaleźć, a coś znaleźć to już w ogóle, ale że bardzo ciężko jest nawet na tych flomarkach coś kupić w dobrej cenie, tak jak to było z 10 lat temu. Obaj z moim kolegą Willisem, którego serdecznie pozdrawiam, który mieszka w Berlinie, u którego byliśmy, on mówi: zobacz, co to jest, a ja mówię: to jest konsola. I ona sobie stała taka wystawka, nie? Że po prostu ludzie w niedzielę po prostu wystawiają z domów jakiś, nie wiem, telewizor, stary komputer, jakieś rzeczy do kuchni. No i tak sobie szliśmy zupełnie bez celu po tej dzielnicy, sobie ją zwiedzaliśmy. Ten mój kumpel też nie znał tej dzielnicy, bo Berlin jest ogromnym miastem i nie sposób go tam mieszkać parę lat dokładnie poznać, więc dla niego to też było takie po prostu szwendanie się po tej dzielnicy i robienie zdjęć. No i nagle zobaczyliśmy to. Jest to konsola Odyseja 2001. To jest zrobione przez firmę Philips, Made in USA. No i szczęki nam opadły. Słuchajcie, zrobimy sobie mały unboxing teraz. Tu są trzy gry. Pudło w fajnym stanie, naprawdę. Troszeczkę tutaj jakieś takie tylko małe, ale naprawdę jest to w fajnym stanie jak na te lata. Są trzy gry: tenis, hokej i squash. No i zaraz zobaczymy, w jakim to jest stanie, bo ja tego jeszcze nie rozpakowałem od tamtego czasu. Nie rozpakowałem tego. Więc mamy tak, instrukcja obsługi, proszę bardzo. To wygląda jakby w ogóle to nie było nieużywane. Instrukcja obsługi kolorowa, tutaj w różnych językach. Tak, instrukcja jest jednostronicowa, w ten sposób wygląda. Tu jest z drugiej strony napisane wszystko. Tak, że także są trzy gry. No zobaczymy, chyba kolorowe, z tego co tu widać. Tak, są styrofianiki, więc jest wszystko elegancko. Ja myślę, że ja nie wiem, czy to w ogóle było kiedykolwiek rozpakowane. No może było. Ciężko powiedzieć, ale nawet jest woreczek. Także
Jeszcze da się znaleźć rzeczy na ulicy. Tutaj są te takie padziki. No to jest wszystko w stanie takim. To jest wszystko w takim stanie, że dosłownie nie wygląda mi na w ogóle używane. Tak wygląda ta konsola. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy nam się uda ją uruchomić. Thank you, danke schön.